wewnętrzne duszą apostolstwa Ojciec Jean-Baptiste Wydawnictwo AA Rok 2022 Część trzecia Fragment rozdziału drugiego czyta Lenka Miller O aktywiście chrześcijańskim pozbawionym życia wewnętrznego jego charakterystyka da się ująć krótko. Jeśli nie jest jeszcze oziębły, to w sposób nieunikniony oziębły się stanie. A być oziębłym, nie oziębłością uczucia lub ułomności, lecz oziębłością woli, znaczy zawierać przymierze z rozproszeniem i niedbalstwem, na które się nawykowo zezwala i którego się nie zwalcza. Przymierze, z dobrowolnym grzechem powszednim. Tym samym więc znaczy to odbierać duszy gwarancję zbawienia wiecznego i usposabiać ją, czy wręcz prowadzić do grzechu ciężkiego. Taka jest na temat oziębłości nauka świętego Alfonsa Liguariego, tak dobrze oświetlona przez jego ucznia Ojca desumą. Cóż to za droga, która w sposób konieczny prowadzi aktywistę chrześcijańskiego do popadnięcia w oziębłość? Mówimy w sposób konieczny, a na poparcie takiego stwierdzenia niech nam posłużą słowa biskupa misjonarza wypowiedziane do jego księży, słowa tym bardziej przerażające zawartą w nich prawdą, że pochodzą z serca, pożeranego gorliwością w sprawie dzieł chrześcijańskich i z umysłu o orientacji jak najodleglejszej od wszystkiego, co mogło choćby tylko zatrącać o kwietyzm. Mówi zatem kardynał Lawierzeri Trzeba być silnie przekonanym, że dla apostoła nie ma drogi pośredniej, pomiędzy świętością całkowitą, przynajmniej upragnioną oraz wiernie i odważnie zdobywaną, a absolutną defiacją. Przypomnijmy sobie na początek, że ziarno zepsucia, zasiane przez porządliwość w naszej naturze, tkwi w niej zawsze że toczy się przeciw nam nieznająca rozejmów wojna, którą prowadzą nasi tak wewnętrzni, jak i zewnętrzni nieprzyjaciele, że z każdej strony grożą nam niebezpieczeństwa. To powiedziawszy, spróbujmy przedstawić sobie, co spotyka duszę, która oddaje się apostolstwu nie zabezpieczywszy się i nie uzbroiwszy dostatecznie przeciwko grożącym jej niebezpieczeństwom. Ktoś czuje budzące się w nim pragnienie poświęcenia się dziełom chrześcijańskim. Skąd inąd jest człowiekiem niedoświadczonym. Jego upodobanie w apostolstwie pozwala nam przypuszczać, że jest gorliwy że jest w jego charakterze rozmach, że lubi on pracę, a może i walkę. Przypuśćmy, że prowadzi się przykładnie, że jest pobożny, ale pobożnością tkwiącą bardziej w uczuciu niż w woli. Pobożność taka nie jest refleksem duszy, która podejmuje świadomą decyzję, że nie będzie szukać niczego poza podobaniem się Bogu. Jest raczej pobożną rutyną, czymś, co w niej pozostało zgodnych pochwał nawyków. Rozmyślanie, o ile je praktykuje, jest pewnego rodzaju marzeniem, a czytanie duchowe zaspokajaniem ciekawości, a więc ćwiczeniem niewywierającym wpływu na postępowanie. A może to wręcz szatan? doprowadza nieszczęśnika do rozsmakowania się w łudzie jakichś odczuć estetycznych, które to bierze za objawy życia wewnętrznego lub do rozczytywania się w książkach traktujących o wzniosłych i nadzwyczajnych drogach do zespolenia z Bogiem i do entuzjastycznego zachwycania się takimi drogami? W sumie jednak mało jest Albo nie ma w ogóle w tej duszy życia wewnętrznego, choć poza tym przyznajmy, pozostało w niej wiele dobrych nawyków, sporo zalet naturalnych, a także pewne szlachetne, ale zbyt mętne pragnienie dochowania wierności Bogu. Oto więc nasz apostoł, pełen pragnienia, by pracować na rzecz dzieł chrześcijańskich, z całą gorliwością oddaje się tej nowej dla niego posłudze. Już niebawem siłą samych okoliczności, jakie rodzą jego nowe zajęcia, każda osoba znająca charakter zaangażowania w te dzieła, zrozumie, o czym mówimy. Niebawem już więc, powtarzamy, pojawią się tysiące spraw. Odrywających go od życia skupionego, tysiące ponęt, kuszących jego naiwną ciekawość, tysiące okazji do upadków, od których dotychczas, jak można sądzić, chroniła go w pewnej mierze cicha atmosfera domu rodzinnego lub seminarium, zgromadzenia czy nowicjatu, a przynajmniej opieka mądrego kierownika duchowego. Nie tylko jednak. Wzrastające wciąż rozproszenia lub niebezpieczna ciekawość poznawania wszystkiego, nie tylko niecierpliwe czy podejrzliwe zachowania, nie tylko próżność czy zazdrość, zarozumiałość czy przygnębienie, stronniczość czy niesprawiedliwe sądy, ale także postępująca wciąż inwazja rozmaitych ułomności serca oraz wszelkie. Mniej lub bardziej subtelne postaci, zmysłowości, zmuszać będą te dusze, źle przecież przygotowaną, do nieprzerwanej walki z napaściami, które będą brutalne i ciągłe. I tak, odnosić ona będzie, częste rany. A zresztą, czy w ogóle pomyśli ona o oporze? Ta dusza o pobożności powierzchownej, cała zatopiona w naturalnej satysfakcji, jaką jej daje poświęcenie swej aktywności, swoich talentów na rzecz sprawy tak wzniosłej. A szatan stoi na czatach, bo już węszy łup i zamiast psuć jej te satysfakcje, podsyca ją jak tylko może. Przychodzi jednak dzień, w którym oczy otwierają się na niebezpieczeństwo. Odezwał się anioł stróż, sumienie ostrzega. Trzeba by się na nowo pozbierać, zbadać siebie w ciszy rekolekcyjnej, powziąć postanowienie poddania się pewnemu porządkowi dnia, którego się nie przekroczy, choćby się miało zaniedbać ukochane prace. Niestety, jest już o wiele za późno. Dusza nazbyt zasmakowała w przyjemności sycenia się widokiem wysiłków wieńczonych. Tak zachęcającymi sukcesami. Woła więc jutro, jutro, dzisiaj to niemożliwe, brakuje mi czasu, muszę przecież ciągnąć tę serię kazań, napisać ten artykuł, założyć te wspólnotę, to Stowarzyszenie Miłosierdzia, przygotować tamto przedstawienie, odbyć tę podróż, załatwić korespondencję jakaż ona jest szczęśliwa, że może sobie dostarczyć tyle krzepiących pretekstów, bo już sama myśl o tym, żeby stanąć twarzą w twarz ze swoim sumieniem, stała się dla niej nieznośna. Teraz nadszedł moment, w którym szatan może już z całą swobodą prowadzić swe dzieło zniszczenia w sercu, które tak płynnie stało się jego wspólnikiem. Grunt ma przygotowany, działanie stało się dla jego ofiary namiętnością, on z tego zrobi gorączkę. Zapomnieć o natłoku spraw, wejść w siebie, Wydaje się czymś nieznośnym. Demon podszeptuje wstręt do tego wszystkiego. A nie omieszka też otumanić duszy nowymi pomysłami, które udatnie przystroi w piękne motywy chwały Bożej i wielkiego dobra dusz.